tutaj jak Fadik prorokował, to powiedział taką rzecz, że obecność Boża jest w nas po to, żebyśmy ją manifestowali. I wiecie, ja naprawdę w to wierzę, że w nas jest ta obecność Boża po to, żebyśmy ją szli i manifestowali. I dla mnie to jest naprawdę taki cel życia. Ja nie mam innych celów w moim życiu niż to, żeby iść i manifestować tę obecność. Jesteśmy gotowi, tak jak śpiewamy, i nadstawiamy w różnych miejscach twarz. Powiem wam takie świadectwo. Modlimy się tutaj bardzo często na modlitwach wstawienniczych o to, żebyśmy mieli nowe miejsca do ewangelizacji, żeby otwierały się miejsca niecodzienne, nieraz jakieś trudne, czy jakieś w ogóle takie, że nawet się tego nie spodziewamy. I my byliśmy po raz drugi wczoraj w takim niecodziennym miejscu. Byliśmy tam razem z Niną, z Magdą, z Emily, z Mateuszem Wnukowskim. Przyjechała też Patrycja. Byliśmy na lotnisku. Byliśmy tam, mamy fundację, więc mamy taką możliwość, żeby otworzyć niektóre drzwi, które jest trudniej inaczej otworzyć, tak? Ale byliśmy na lotnisku właśnie z Bożą obecnością. Poprzednio byliśmy z koncertem z okazji kolęd. Kolęd, które miały odpowiednią treść. A teraz byliśmy z okazji walentynek, z koncertem o miłości. Tym razem zbadaliśmy teren i wiedzieliśmy, kiedy jest dużo ludzi i kiedy są odpowiednie odloty, kiedy trzeba stanąć, ponieważ odloty są falami i w tych przerwach jest bardzo mało ludzi na lotnisku. Na lotnisku stoi fortepian, bo lotnisko nosi imię kompozytora. I przy tym fortepianie czasami grają, czasami może ktoś nawet zaśpiewa. I tam jesteśmy my, z oficjalną zgodą, z oficjalnym pozwoleniem na to, żebyśmy mogli tam być. Z koncertem piosenek o miłości, które wywyższają tylko jednego, bo jeden jest dawca miłości. I ze słowem, które uwalniamy do tych ludzi. Zgodnie z tym, jak się modlimy na modlitwach wstawienniczych, że chcemy otworzyć nowe drzwi, drzwi, gdzie dotrzemy do nowych ludzi i do ludzi, którzy będą głodni i otwarci. Ci ludzie tam stoją w kolejce i nie mogą pójść, bo jak pójdą, to nie wsiądą do samolotu. Więc muszą tam stać. Muszą tamtędy przejść. Gdy stoją, nie mają naprawdę nic innego do roboty, bo tam nie ma innych rozpraszaczy. My jesteśmy ich jedyną rozrywką w danym momencie i jedynym, na co mogą patrzeć. Przyglądaliśmy się nawet takim pasażerom i tak sobie po cichu z Niną rozmawialiśmy, że mamy wrażenie, że stoją już 1,5 godziny, a ta kolejka się nie posuwa. Tak jakby stali cały czas, przez który my tam byliśmy. Jakby ich samolot czekał, aż skończymy. Był taki mężczyzna, który faktycznie siedział na ziemi i słuchał nas przez cały czas. Przez chyba 2 godziny siedział na tej ziemi. Ja do niego podeszłam i mówię, widzę, że pan nas słucha tutaj tak długo. On mówi, wie pani, mówi, przyjechałem dużo wcześniej na lotnisko i nie żałuję. I w ogóle tak się cieszę, że was mogę słyszeć i tutaj być. Mówi, kiedyś nie rozumiałem w ogóle, czym nawet jest muzyka. Mówi, a teraz czuję, jak głęboko do mnie dociera to, co mówicie i robicie. Był inny pan, który przyszedł i usiadł sobie przy stoliku. Podejrzewam, że kogoś odprowadzał. W pewnym momencie obok była kawiarnia. Usiadł i przyszedł i usiadł przy stoliku i siedział tam też ponad godzinę. Siedział i nas słuchał. Nawet bił brawo czasami. Jesteśmy na lotnisku, w miejscu, gdzie ludzie są przelotem, a równocześnie można ich, wiecie, dotknąć, gdzie często są oderwani od swoich przyziemnych spraw, bo gdzieś dalej jadą, coś się innego dzieje. Ja osobiście bardzo lubię lotnisko. Ja bym mogła tam iść na kawę, nie do jakiejś kawiarni. Ja bym tam mogła mieszkać. Michał, to wie, że bym tam mogła. My czasami nawet sobie zdarzało się, że jeździliśmy tam pooglądać samoloty, bo to jest moje takie, to jest we mnie. Ja to wiem, ale to nie o to chodzi. Tak, chodzi o to, że otworzyło się jakieś nowe miejsce. Jest w nas obecność, manifestujemy ją tam. Nieduża garstka osób. Wczoraj Patrycja, która przyjechała z Białegostoku, zaśpiewała chyba z 15 piosenek i sama je zagrała. I każdą śpiewała 2 razy. Dała coś z siebie. Pojechała pewnie bardzo zmęczona. Ale wiecie, zostawiliśmy coś tym ludziom. Walentynkowy koncert o miłości, a my o zbawieniu. Odpowiednio głosimy. To nie jest też tak jak na ulicy, tak? Że ulica w pewnym sensie wszystko przyjmie. To nie jest tak. To jest jakieś prywatne miejsce, bo to jest prywatne miejsce. Należące do jakiejś prywatnej spółki. Ale z odpowiednim słowem jesteśmy wyposażeni. Wiemy, jak mamy w odpowiednim miejscu powiedzieć.
Wiemy, jak się mamy zachować. Wiemy, jakie słowo uwolnić. Wierzymy w to, że Duch Święty w nas i że uwalniamy odpowiednie słowo na odpowiednim miejscu. I liczymy na to, że uda się być tam również następnym razem, bo można wykorzystać każdą okazję. Zobaczcie, wykorzystaliśmy święta do kolęd, walentynki do miłosnych piosenek. Idą kolejne święta, później może są wakacje i ludziom trzeba życzyć dobrej podróży. I to tak, i my możemy do tego rzeźbić. Cokolwiek, tak? Ukrzyżowanie też im zaśpiewamy i powiemy. A my tak naprawdę jesteśmy z piosenkami ciągle tej samej treści, tylko potrafimy to dostosować wszystko do wydarzenia. Także składam wam świadectwo. Byliśmy dwa razy, liczymy na więcej. A tak, bo zostaliśmy poproszeni o to we wtorek w ogóle, praktycznie, no to parę dni przed naszym pojawieniem się tam byliśmy w sobotę, we wtorek zostaliśmy poproszeni o przesłanie im filmu z poprzedniego wydarzenia, żeby dostać zgodę, jeszcze raz takie potwierdzenie, żeby być w tą sobotę. Przesłaliśmy ten film i dostaliśmy zgodę. Nie wiem, czy widzieliście ten ostatni film. Na tym filmie jest wszystko to tak naprawdę w pigułce, co my tam robimy i co mówimy. I dostaliśmy na to oficjalną zgodę. O to się modlimy na modlitwach, manifestują się rzeczy. Idziemy, uwalniamy obecność. Po prostu wierzcie w to, że naprawdę te marzenia, które mamy w sobie, one są do zrealizowania i że jesteśmy gotowi. Amen.